Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiedźmina. W tym mianowicie epizodzie mam zamiar wreszcie skonfrontować się z Leto, co umożliwi mi niejaki Jorvet. Właśnie do niego zmierzam. Nie zrobiłem tego wcześniej, ponieważ usiłowałem dogadać się z tym, znaczy dogadać. Usiłowałem przeszukać miejsce, w którym zabiłem, o cholera, w którym zabiłem krabopająka, tak to się nazywa. Nie kojarzę zupełnie tej postaci, tego potwora z sagi, ale możliwe, że gdzieś był wypisany, może w tej grze RPG o Wiedźminie, nie wiem. Teraz trochę błądzę, zdaję sobie z tego sprawę, ale chciałbym bardzo wylosować chociaż jedną Endargę. Ale one nie bardzo chcą mi podejść, z tego co widzę. A potrzebowałbym ich naprawdę. Brakuje mi jednego zęba Endargi do tego, żeby stworzyć broń, prawda? Miecz stalowy, który mi się na tego Leto by bardzo przydał i by mi siadł, jak ulał. No ale pobiegam chwilkę i jak nic z tego nie wyjdzie, to się po prostu tam wybiorę z tym, co mam. Nie jest to takie złe w efekcie, więc też nie będziemy jakoś jęczeć z tego powodu. Ale sprawdzę sobie jeszcze. Sprawdzę sobie jeszcze jedno miejsce i tak jak mówię, wezmę się do roboty. One się lubią spawnić. O, jest. Obyś miała zęby. Obyś się podzieliła. Pozwól je wybić sobie. O, jest jeszcze jedna. Szanse na zęby gwałtownie rośnie. Astrologowie ogłaszają tydzień Endark. Populacja zębów dubluje się. Jest, mam zęby. Jest ekstra, jest super. Tu coś zostało, panie? Cześć, nawet was jest więcej niż myślałem. Okej. Okay. Próbaj. Dobra. Ej. Wyparowało. Dobra, biorę to. Bo to się wrócę, albo i nie. Nie wiem, jak mi się będzie chciał. Jeszcze ty. A ciebie już nic nie zbieram. Tylko tam biegnę. Czym szybciej, tym lepiej. Do miasta. Stworzyć broń. Cicho, babo. Ulepszyć ją i do boju. Ludzie każą reakcji. Było komunistyczny plakat bodajże. Wieścił taki przekaz jak ten strażnik właśnie przekazał. To jest piękne być z Polski i właśnie poznawać ten niuans. Okej. Zębaty ostrze. Ile mnie to będzie kosztowało? 26 oranów. Dziękuję. I teraz tak. Sprzedam ci. To jest Geralt, tak? Diabła ci sprzedam. Cordelas. Miesz Skarlbon. Carmoran. Okej. Okay. Założymy zęba tego. Ulepszenia jakie mamy? Mamy jakieś runy? Jakieś runy miałem, ale z tego co pamiętam, to nie tutaj. Pohandlujmy. Teraz mogę już to sprzedać. To sprzedać. O, rupiecie, pewnie, że tak. Trofeła. Dobra, i kupimy ulepszenie. Masz? Nie masz kamieniu? Budę srebra.
Znowu ją masz. Super. Więcej srebra, tym lepiej. Czy powinien mieć chyba 8 bryłek przy sobie? Ty możesz mieć kamienie. Septura. A ja chyba sobie kupiłem w ogóle recepturę, no. Kupiłem czy nie? Jest, runa Izgit. Esencja wody, kamień żywiołu, serce na kara razy 8. Dobra, to trzeba dwa. Do walki należy się przygotować. Trochę mi to zajmie, ale... Ale jednak wolę zrobić to dobrze. Raz, niż powtarzać całą grę, żeby znów to zrobić. Nie będzie tak hop-siup. Sełki do... Aha. Schowek. Księżyca, ognia. To się przyda, to jedno mogę wsadzić. A teraz przepis. Runa Izgit. No to nie to? Nie, no, musi być tu. Jest. Dwie esencje wody. Raz, dwa. Tak? Dwa kamienie żywiołów. Będę miał? Będę miał. Raz, dwa. 16 serc nekkerów. Serce nekkera. 16. Gro. Aha, wziąłem sobie na stworzenie dwóch, a i tak wsadzam jeden. No dobra, mniejsza z tym. Pomyłki chodzą po ludziach. Bo jedną z tych run chcę sobie zachować, które teraz tworzę. A wsadzę runę ognia, bo odporność na ogień też się sprzyda. To w czym... Pięknaj dla mnie przedmiot. Runa Izgit. Co? Kurwa! No. Aha, to mi chyba zjechało po prostu. Zrobiłem to, co chciałem. Tak, zrobiłem to, co chciałem, dobra. A, ciul tam. Wsadzę dwie. Więcej obrażeń, tym lepiej. Będziesz krwawił. Okej, okay. I już idziemy na miejsce. Więcej opóźnień nie będzie. W sumie ładny ten miecz, bardzo taki przyjemny, niebieski. Pasowałby pewnie do tej kurtki niebieskich pasów. Z całą pewnością by pasował. Dobra. Okej. Okay. Już się w coś wpieprzyłem. To tak, tędy. A, musi padać. To są bagna. Więc tędy. Nie tędy. Dalej tutaj. O, tutaj. Dawaj. Siadło. HP się przyda, styknie nam. Chociaż i tak chyba nam się skończy, zanim się na dobre walka zacznie. Będą rozmowy, których no nie powinienem skipować, więc nie będę skipował. Ale jednak zawsze coś. Wiem, co może mi się przydać. I co na pewno mogę użyć. Czyli obrażenia zadawane ludziom. I osetka do miecza. Nie wiem, czy to się kumuluje nawet. Możecie mnie wyśmiać, jeżeli nie, ale... Czemu ten olej nie styk mi?
Jad wisielców. Tak. Dobra, teraz jest. No i cześć. Zainscenizujmy coś. Powiesz Leto, że złapałeś mnie i oddajesz w jego ręce. A ty? Będę bez broni, ze związanymi rękoma. Jeśli mówisz prawdę, jego reakcja to potwierdzi. Nie ufam ci oczywiście. Moi ludzie będą mnie osłaniać. Rozumiem. Nie rozumiesz. Jeśli zrobisz coś głupiego, posmarują ci twarz miodem i wsadzą w mrowisko. A ty będziesz wył tak głośno, że usłyszą cię nawet jeźdźcy burzy. Słyszałem. Moglibyśmy po prostu kazać Leto się przyznać. Altfael, moen irit ten werde. Nie siłą, lecz śmiałością zdobywaj. Właśnie. Jeśli mnie zdradził, już nie żyje. Cudnie. O, coś nam... Pochwa na miecz wariuje. No, trudno. I tak fajnie, że te pochwy są, bo naprawdę pomagają w wizualnym odbiorze tej gry. Co to ma znaczyć? Co on tutaj... Szkoda, że Leto takowej nie posiada. Przyszedłem negocjować. Ha, Jorvet, lis puszczy. Dał się wreszcie złapać. Nie doceniłem cię. Co człowiek robi w szeregach Skojatel? Znasz powiedzenie, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Skojatel to moi bracia w zemście. Dość żartów. Uwolnij mnie. Powiedz mi, kim jesteś? Naprawdę nic nie pamiętasz? Mam dosyć tego pytania. A ja bałem się, że właśnie ty pokrzyżujesz nam szyki. Jestem Leto z Gulety, królobójca. Ciaran powiedział, że chcesz zlikwidować Jorveta. A nawet jeśli, to dlaczego miałbyś mi pomagać? Bleded One. Demavent, Foltest, kto jeszcze? Kim wy do diabła jesteście? Spotkaliśmy się już kiedyś, Geralt. Pamiętasz? Nie, kurwa, nie pamiętam. Ja nigdy nie zapomnę. Uratowałeś mi życie, Biały Wilku. Walczyliśmy ramię w ramię. A teraz skrzyżujemy miecze. Nie doszłoby do tego, gdybym wcześniej zabił Jorveta. Serit i Egan utopią się we własnej krwi. Nie sądzę. Zanim Skojatel w Dolinie Pontaru zorientują się, że nie żyjesz, moi ludzie wykonają zadanie. Serit i Egan, co to za jedni? Królobójcy, którym Skojatel pomagają w Dolinie Pontaru. To nie musi się tak skończyć. Mów. Dość tej farsy. Vedrai! Elle! W co ty grasz? W grę, którą przegrałeś. Jaki szczęśliwy. Daj mi miecz. Leżeć. Jest za ciebie nagroda u Loredo. Muszę cię zabić. Spróbuj. Nie jestem królem. No, to było tak przyjemnie kiedyś. Szkoda, że stoimy po przeciwnych stronach. Ja to rozwaliłem już wcześniej. Widzę, że nie zapomniałeś, jak się walczy. No bo. Właśnie. Ważna sprawa. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Czemu? Jak? Było się nie bawić żołnierza. Opa. Opa. To jest denerwujące.
Ten gość jest silny. Trzeba poczekać, aż mu to spadnie. Nasza ziemia to spada szybciej niż nam. Kurwa. A masz. Po nim. Zawsze po nim. Ja jestem ślepy i głupi. Ważnym jest, żeby się nie dać podpalić tym, co on używa. Kurwa. O, już! Krwawienie, to jest ta. Po to dałem krwawienie. Wystarczy wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc. Naiwniak, zdradzą cię. Czas Jorveta się kończy. Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu. Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt. Uratowałeś mnie. Teraz jesteś mi kwita. Twoja wiedźma zna się na czarach. Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę cię. W takim razie do zobaczenia w Edirn. No i dobra. Najgorsze, co było już za nami, więc będzie jeszcze jeden trudny moment, ale to w drugim akcie. Także całkiem śmiało można stwierdzić, że chyba nam się pierwszy akt przejść uda. Moi ludzie zabrali go do Flotsam. Królobójca może chcieć go odbić. Wątpię, on chce Triss. Triss? Dlaczego? Skłóciłem go z elfami. Teraz nie może podróżować przez lasy, ale o tym później. Muszę znaleźć Triss. W takim razie za mną. To była dobra walka. Dobra, jest wyjście. No to do miasta. No, ale trupów. Opa. Opa. No to co? Czemu pomogłem Roszowi? O ile pamiętam z sagi, chociaż czytałem ją już naprawdę dawno, dawno temu. Przynajmniej z 10 lat wstecz. Wiedźmin zawsze tam chciał być człowiekiem i czuł tam żal, że nim nie jest. Więc wyszedłem z założenia, że do ludzi jest mu jednak bliżej. Nie chodzi o to, że jakoś ich miłuje czy coś tam. Chodzi bardziej o to, że jest bardziej skłonny ich wesprzeć niż elfich bandytów. Skojatel to dla niego zawsze była przegrana sprawa. Miał tam co prawda znajomych, ale zawsze starał się raczej odżegnywać ich od decyzji, które podejmowali. Niestety boli fakt, że w drugiej części Wiedźmina nie mamy możliwości stanąć po tej neutralnej stronie barykady, bo no, musimy się za kimś oprzeć, więc to nie jest fajne. No, przysłowiowe stanie okrakiem na płocie to zawsze był właśnie Geralt z Rivii, nikt inny. No a tutaj dupa. Ale okej. Fajnym zabiegiem jest w tej grze, że trafiamy do zupełnie innego miejsca w drugim akcie, w zależności od tego,
po czyjej stronie opowiemy się. Oczywiście nie nagram obu możliwości na hardkorze, nagram tylko tą jedną. Drugą na pewno gdzieś sobie obejrzycie, albo znacie, albo po prostu sami przejdziecie w ten sposób, bo ten gameplay ma was zachęcić do zagrania w tą grę, do przeczytania sagi. Bo to jest kawał dobrego rzemiosła. Niech żyje Wiedźmin Geralt! Niech żyje Vernon Roche! Wasze zdrowie, zacni panowie! Niech żyje Temeria! Wygląda na to, że daliśmy tej gnidzie powód do urządzenia biesiady. Otwierać beczki z najlepszym winem! Zarzynać wieprze! Czas na świętowanie! Bawcie się, panowie! Dzisiaj ja płacę! Niech tylko jaki karczmarz czy dziewka spróbuje wziąć od was choćby miedziaka! Zdrowie bohaterów! Napij się, Wiedźminie! Niech żyje! Darowanemu psu. Bywaj, Vernon. O Boże. Bywaj. Nie martw się o naszego więźnia. Dobrze się nim zaopiekujemy. Czy to na pewno jest Polak? Muszę znaleźć. Znaczy, bazowany na polskim folklorze? Pytanie, czy jestem w stanie teraz wykonać zadanie poboczne. Bo chyba nie. I szybko wyzionęła ducha. A to i tak nie jest najlepsza historia o nim. Mógłbym jeszcze wiele opowiedzieć. No, nie jestem. No trudno, nie będzie zadania pobocznego na kacu. Zagapiłem się. Może potem dogram. Ale też niekoniecznie. Okej. Okay. Biegnij do karczmy, taki mój cel, okej. Okay. Oto ją sam! Czcigodne damy, zacni panowie! Przedstawiam wam Geralta z Rivii! Ale się o ciebie martwiłem! Musimy pogadać, Jaskier. Geralt, stałeś się bohaterem Flotsam. Napij się, Loredo stawia. Później, Jaskier, nie mam czasu. Ze mną? Ze mną się nie napijesz? Muszę znaleźć Triss, widziałeś ją? Triss? A właśnie, Triss! Zupełnie zapomniałem. Poszła do Shili, do wynajętej przez nią izby. Chciała zobaczyć ten megaskop, czy jak to się zwie. Jeszcze raz, zdrowie pięknych pań! Piękne panie będą musiały poczekać. Jesteśmy potrzebni. Chodź. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazdka Shili. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. Chodźmy. No dobra. Mamy klucz, to biegniemy. Krew. Mam złe przeczucie. Cóż. Nie wygląda to dobrze. Sprawdź mi ślady. Może się czegoś dowiemy. Więc tak. Ślady śladami, ja sobie wezmę to. I tak naprawdę wystarczy spojrzeć tu. Jaskier, patrz. Tyle. Co to? Nie umywa się do śledztwa, jakie przeprowadzaliśmy w Wizimie, gdzie nawet była sekcja zwłok. Po drugiej stronie jest Xanthus. Może burdelmama widziała, co się tu stało. Chodźmy. Dywan na ścianach. Jak Rosja. Poważnie. W sumie co się dziwić, jak Jaskier to do burdelu pierwszy. Dopiero. No dobra. Przeszukajmy tu wszystko. Tak, tak. Tak. Ciach, ciach. Słuchaj się. Ciach. Dobra, mamy wszystko. Witaj, Jaskier. Macie szczęście. Dzisiaj dajemy darmo. Ale za dwóch naraz będziecie musieli dopłacić. Drahe, to Wiedźmin Geralt. Chcemy tylko porozmawiać. W czasie ostatniej godziny kto był w tej izbie? Mów. Ja i Garvena. Garvena, czyli... Bajzel mama. Co chcecie wiedzieć? Zasiągnął języka. Marigold, rudowłosa czarodziejka, była w izbie obok. Co się z nią stało? Nie podglądałyśmy. Ja nic nie wiem. Boję się. Niepotrzebnie. Bądź tak dobra i opowiedz mi wszystko.
Przecież patrzyłaś przez otwór w ścianie, prawda? Garwena była jakaś taka niespokojna przez to święto. Kazała dziewczynom dawać darmowe numerki, a mnie wzięła do pokoju i kochałyśmy się. Gdy już byłam prawie... Wtedy usłyszałyśmy rozmowę i Garwena zaczęła podglądać. To była ta czarodziejka i Cedric. Cedric? Jesteś pewna? Tak. Wtedy zaczęłyśmy się przepychać z Garweną, ale w końcu dała mi popatrzeć. Triss powiedziała, że sprawdzi, z kim ostatnio rozmawiała Królowa Lodu. Podeszła do lustra i coś wyszeptała. Błysnęło i przed lustrem pojawił się taki straszny mężczyzna. Jak wyglądał? Jak jaszczur. Głodny, stary jaszczur. No nie wiem. Triss bardzo się zdziwiła, a jaszczur wyrzucił z siebie... Strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Jaszczur uśmiechnął się jadowicie, a Triss powiedziała... Już prawie, strasznie, tak? Strasznie zbladłaś, Marigold. Coś nie tak? Witaj, Detmold. Zastanawiałam się, z kim ostatnio rozmawiała Sheila. Szpiegujecie się nawzajem, nie wiedziałem. To o czym porozmawiamy? Co zamierza Henselt? O co ty mnie prosisz, Marigold? Ciesz się, że w ogóle z tobą rozmawiam. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Pomóż mi, Detmold. Potrafię się odwdzięczyć. Nic mi nie możesz powiedzieć, bo nic nie wiesz. A twoich wdzięków nie chcę. Nie jesteś w moim typie. Słyszałeś, że Filippa wyjechała z Redanii? Słyszałem. Wiesz, gdzie jest? Wiem. Ale najpierw odpowiesz na moje pytanie. Niech ci będzie. Jedno twoje pytanie w zamian za informację o Filippie. Jakie są polityczne plany Henselta? Jesteś bezczelna, Marigold, ale słowo się rzekło. Henselt zamierza wydrzeć Dolinę Pontaru Edil. Przy okazji zmusi tego wymoczka Stenisa do złożenia hołdu lennego. Księcia Stenisa, spadkobiercy Demavenda. Tego samego. Edirn, okrojone o Dolinę Pontaru, będzie księstwem całkowicie zależnym od Kedwen. Twoja kolej. Filippa jest w Vergen. To małe miasteczko na granicy Edirn i Kedwen. Wiem doskonale, gdzie to jest. Tam właśnie zebrały się resztki wojsk Edirn pod dowództwem jakiejś dziewki, co to ponoć smoka ubiła. Co to za dziewczyna? Przewodzi zbieraninie chłopów, biednej szlachty i nieludzi. Nawet książę Stenis, syn Demavenda, musi się z nią liczyć. Ale to bez znaczenia. Henselt przejedzie się po tej hołocie. Batogami ich rozgoni. A Filippa? Co tam robi? Za mało wiesz, Detmold, żeby opłacało mi się mówić. Bywaj. I to wszystko. Więcej nic nie widziałam, ani nie słyszałam. Co się stało z Triss i Cedriciem? Nie wiem, co było potem, bo Garwena mnie odepchnęła i sama patrzyła. Ale słyszałam trzask, krzyk i odgłosy walki. Garwena zasłoniła otwór obrazkiem, była cała blada. Kazała mi milczeć. Siedziałyśmy przez chwilę i gdy wszystko ucichło, wyszłyśmy. Garwena poszła do swojej izby i potem jej nie widziałam. Ale zauważyłam Cedrica. Szedł uliczką w stronę lasu. Zataczał się. Zaczekaj na mnie, Jaskier. Idę po Cedrica. A Garwena? Racja. Sprawdźmy to. Wszystko to zrobimy jednak już w kolejnym odcinku. Ponieważ tutaj czas nieubłaganie dobiega nam końca. Ja nie wiem, ile miejsca mam na dysku. A podejrzewam, że już końcówkę. Więc ja się z wami żegnam. No i do zobaczenia wkrótce. Cześć.